witam Was, kochani drodzy seniorzy. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie dziś, 1 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora. Jest, słuchajcie, takie święto, także mamy dzisiaj podwójną okazję do świętowania. Oprócz tego że jest to wyjątkowy dzień, w którym tak naprawdę świętujemy również otwarcie naszych klubów seniora w gminie Drelów, świętujemy także międzynarodowo. Mamy dzisiaj międzynarodową klasę imprezy. Szanowni Państwo, więc korzystając z okazji, że to Wasze święto, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, samych pozytywnych chwil, samych pozytywnych ludzi wokół siebie i życzliwych ludzi przede wszystkim. Wszystkiego dobrego dla Was, kochani seniorzy. Panie Sienisko. Witam Państwa bardzo serdecznie i pozwólcie, że również w imieniu samorządu Drelowa, który reprezentuję, oraz swoim własnym, również dziś ja Państwu złożę najserdeczniejsze życzenia. Bardzo się cieszę, że jesteście tak licznie dziś tu zgromadzeni. Co prawda do miliona troszeczkę brakuje, ale jesteśmy na dobrej drodze. Rzeczywiście społeczeństwo nasze wyjątkowe i wyjątkowo się niestety starzejące. Takie mamy akurat, a nie inny klimat, w związku z tym musimy się z tym pogodzić, czy chcemy, czy nie. A my chcemy się z tym pogodzić, bo jesteśmy pogodni i się ze wszystkim umiemy godzić i ze wszystkiego cieszyć. Dzisiaj wchodząc do tej sali spotkałem Magdę Pepe i szanownego męża i mieliśmy krótkie uwagi, że jesteśmy już na tej dobrej drodze, żeby stać się seniorami. Drodze, z której nie da się zejść i drodze, z której nie da się zawrócić. Ale takie są koleje losu i nikt nas tego nie zmieni, ale możemy zmienić jednak wiele w swoim życiu. Możemy przede wszystkim się ze swojego życia cieszyć, szanować wzajemnie, doceniać czas, który mamy, weselić, bawić i w zdrowiu wspólnie świętować, tak jak dziś mamy tego okazję. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że projekt, który dzięki wsparciu, wydatnemu wsparciu firmy Lipasz, której przedstawiciel dziś gościmy, został uruchomiony. Jeszcze spotkania za Państwem, wiem skądinąd, że jesteście Państwo zadowoleni, że trafiliśmy w Państwa oczekiwania i że Wasze spotkania i scenariusz tych spotkań, częstotliwość, mam nadzieję, również rozwija się w bardzo, bardzo dobrym tempie. Chciałem zapewnić w imieniu samorządu Drelowa, że będziemy czynić wszystko, żeby to była nie jednorazowa inicjatywa, ale żeby to było na stałe wpisane w jakby krajobraz funkcjonowania samorządu drelowskiego. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, wszystkich seniorów, wszystkich gości, mój cały zespół, pana dyrektora też. Idąc tutaj, to pomyślałam sobie, zakołatała mi w głowie taka piosenka, na pewno wszyscy znają Zbigniewa Wodeckiego, zabiorę cię dziś na bal. Bardzo dobrze, że Państwo tutaj pojawiliście się. Jako koordynator jestem zadowolona z przebiegu prac i mam zaszczyt i przypadło mi w udziale pracować na rzecz społeczności, na rzecz klubu seniora, ale ja bym chciała przedstawić też bardzo wyjątkowy zespół, który bardzo dużo wnosi swoją energią, empatią, ciepłem, sercem na talerzu, więc zapraszam wszystkich tutaj po kolei, wszystkie dziewczyny łącznie z panem. Pani Martyna Borowik ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, zajmuje się zajęciami plastycznymi i tutaj chcę wspomnieć, że pierwsze zajęcia plastyczne już mamy za sobą. Jak Państwo rozejrzycie się na prawo, na lewo, wzdłuż i wszerz, dzięki Waszemu zaangażowaniu pod okiem Pani Martyny powstały te wszystkie piękne kwiaty. To są już wytwory Wasze. Także Pani Martyna jest wysłanką Kolejną osobą jest pani Katarzyna Semeniuk i jest opiekunem w klubie seniora w Żerocinie w Witoroszu, jest animatorem osób starszych, też mieszka na gminie Drelów i mieszka w Zalewkach. Następna osoba to jest pani Beata Semeniuk, mieszkanka gminy Drelów, też mieszka w Zalewkach, jest fizjoterapeutą, ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Pierwsze zajęcia w fizjoterapii już macie za sobą. Były już kijki i taśmy. Mam nadzieję, że jeszcze Państwo skorzystacie z tych mat, które zakupiłam i które mają służyć do rozciągania. Dziękuję. Pani Jolanta Osak. Pani Jolanta mieszka w gminie Drelów, w szóstce miejscowości. Jest opiekunem, animatorem osób starszych w klubie seniora w Drelowie.
I szóstce. Na co dzień pracuję w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelawie, filia w szóstce. Gratuluję Pani Dyrektor, że ma Pani tak zacnego pracownika. Pani Katarzyna Ochijewicz. Pani Katarzyna Ochijewicz mieszka w gminie Drelów i pochodzi z Dołowy. Opiekun animator w klubie seniora w Dodze. Jest sołtysem. Pani Beata Lewczuk mieszka w Drelowie, gmina Drel. Jest instruktorem zajęć kulinarnych. Mamy ze sobą już pierwszą zupę dyniową i pastę. Pani Ala, poprosi. Pani Ala jest naszą księgową. Pilnuje nam wszystkiego, mieszka w Drelowie i pochodzi z gminy Drel. To wielkie brawa. Pan Krzysztof Kościuczyk będzie dbał w Witorożu o to, żebyśmy wszyscy nie zmarzli. Jest palaczem i wspiera nas tutaj też na dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze poproszę pana Tomasza Bieniaka, jakbym mogła tutaj... Bienika, przepraszam, przepraszam. Pan Tomasz pomaga w klubie seniora w Żerocinie, też dba o to, żeby było ciepło, żeby było wszystko w porządku i żeby było wszystko na swoim miejscu. I tak nie prosiłam wcześniej, dlatego że jeszcze raz chciałabym w imieniu zespołu pogratulować sołtysa województwa lubelskiego, także gratuluję panu serdecznie. Co kocham ją, wcisnę ulicę, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją.